niby wiosna, ale zima. Dzisiaj jest 11 kwietnia, a samochód zamarznięty. No to w trasę. Dzisiaj Ciechanów. Co będzie w tym tygodniu, jeszcze nie wiem. Kierunek Warszawa, to znaczy trasa na Warszawę, S7, dzisiaj Ciechanów, jutro nie wiem, pojutrze nie wiem, zobaczymy co będzie, jak ten tydzień się ułoży. A na razie słońce pięknie świeci, chyba w kamerze po lewej stronie widać, i przymrozek, i minus 1 stopień Celsjusza, a mamy kwiecień, 11 kwietnia. Jestem na wysokości Miłomłyna, na razie początek trasy. Piękne słońce dzisiaj, przymrozek i piękne słońce. Wywiaduk dla zwierzątek. Ojej, ale mi się szyba zmazała. Niesamowicie, chyba przymarza. I przed nami mój ulubiony most koło Ostródy, podwójny most na bagnach. Po prawej stronie Ostróda, po lewej stronie jeziorko. No i słoneczko. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień, pomimo że płonuje straszny przymrozek. Minus 1 stopień, ale trawa jest zmarznięta totalnie. Ostróda południe. Po lewej Burger King, Shell i KFC. KFC. A po prawej zaraz będzie stacja benzynowa BP. Normalnie się tu zjeżdżało na nią w prawo i często tutaj zajeżdżałem, często tankowałem. Teraz się nie da. Nie zrobili zjazdu, tylko zrobili wiadukt. A po prawej Ostróda, panorama Ostródy. Niewiele widać. Z trasy, z obwodnic nigdy niewiele widać. Ja tylko na GPS-ie widzę, że Ostróda jest po prawej, bo tak bym nawet nie wiedział. Teraz wszystkie takie drogi są. Obwodnice, obwodnice, obwodnice. Nie wjedziesz nawet do miasta. Nie to co kiedyś. I drugi mój ulubiony most koło Ostródy. Ostróda południe. Piękny most. Zwłaszcza w nocy ładnie się świeci. Dużo światełek. Dużo lampek kolorowych. Ale słonecznie się zrobiło. Tak daje po oczach, że nic nie widać. Po lewej, po prawej szron, a na prosto słońce na całego. Z górki jadę na pazurki. Niesamowite słońce dzisiaj. Niewiele chmur, albo w ogóle, chyba w ogóle ani jednej chmury na niebie. No ładnie, ładnie. Zjazd z siódemki na remontowaną część, a właściwie na tworzoną od nowa, budowaną S7. Dosyć długo się tu grzebią. Grzebią się i grzebią i zrobić nie mogą. Ale już widać, z drugiej strony jest drugi pas. Będą druga nitka. Tam będzie z drugiej strony dwa pasy i tu będą dwa pasy. Ładzi się. Chociaż koło Elbląga było piękne słońce, a tu już taka dosyć duża mgła. Ciekawe, ciekawe. Nie, do Ciechanowa będzie mgła, bo tej mgły dosyć dużo. Mgła coraz większa, ale już widzę znak na Ciechanów. Za 600 metrów zjedź w prawo. Za 600 metrów zjazd w prawo. Mleko, mleko, mleko w koło. Słońce nawet mi gdzieś zginęło. O, znowu tablica żółta. Ława Ostrołęka, Ciechanów, w prawo. Zjedź w prawo. Już zjeżdżam, już zjeżdżam. Wiadukt.
prawo. Na Ciechanu w trasa... Za 200 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Trasa 615 na Ciechanów. Tak, pięknie. Dzisiaj będzie serwis stołu do rozkroju szkła. Tak, jest Ciechanów 615. Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Oczywiście, już jadę. Siódemka pod spodem, a nawet jej nie widać. Ale mgła się zrobiła totalna. I tam u góry słońce świeci. Ta mała, biała kropka to słońce. Nie wiem, czy widać. O, teraz już w ogóle nie widać. Co tu się stało, że to taka mgła jest? I wjeżdżam do Ciechanowa. Jest tablica. Jest i tablica druga. Ciechanów. Jest zielona tablica. Na wjeździe do Ciechanowa jest stacja BP. Często kiedyś tu tankowałem. Ostatnio mi się nie zdarzało. O, jest i biało-czarna tablica. Trzy tablice już były. Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Była zielona tablica, był witacz. Witacz, one chyba się witacze nazywają. I była... O, jest i czwarta tablica, brązowa. Z atrakcjami. Jakie to są atrakcje w tym Ciechanowie? Wieża Ciśnień i Zamek Książąt Mazowieckich. No proszę. Ciekawe, cóż to za atrakcja Wieża Ciśnień i gdzie ona jest. Chciałbym ją zobaczyć. No i pierwsze rondo. Wjeżdżamy do centrum Ciechanowa, proszę Państwa. Wiekopomna chwila. Ja jeszcze w celu mam 3 km. Płock w prawo, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz. Nie, ja jadę prosto, 615, cały czas prosto, na południe. O, nawet kastramy mają Ciechanów, a to nie wiedziałem. To bym chciał zwiedzić kastoramy. Kastoramy lubią zwiedzać, tam jest dużo fajnych zabawek. I kierunek centrum Ciechanowa. No, Ciechanów to taka mała miejscowość, niska zabudowa. Centrum jest kawałek dalej. Nawet chyba nie wjadę do centrum, tak, bo... A nie, pokazuje mi taką wersję, podobny czas, prosto. To pojadę prosto, wjadę do centrum Ciechanowa. Słowo klucz Ciechanów jest bardzo popularne na moim kanale. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Film pod nazwą Kierunek Ciechanów, który tam niewiele ma wspólnego z Ciechanowem, pokazałem chyba tylko hotel, ma największą oglądalność. Chyba już w tej chwili 700 wyświetleń, co na moim małym kanale. No za 300 metrów skręć w lewo. Jest dużym osiągnięciem. Ja pojadę prosto, ale tu chyba po prawej dworzec jest? Co to jest po prawej? Chyba dworzec PKP. Albo centrum handlowe. Nie, to będzie centrum handlowe. Słabo znam Ciechanów, przyznaję się bez bicia. Tak, to będzie centrum handlowe. Ale tutaj po prawej... Skręć w lewo. Jest też chyba dworzec PKS. Coś mi się tak wydaje. Albo nie mam racji. A nie, jest dworzec kolejowy. No, jest tylko chyba kawałek dalej. No, nie wiem, kamera pewnie tego nie uchwyciła, ale tam po prawej jest dworzec kolejowy. Za 200 metrów skręć w lewo. Dobrze, skręcę w lewo. Centralna, chyba jedna z centralnych ulic w Ciechanowie, a taka kostka. Nie wiem, cóż to za atrakcja w tym wszystkim. Czemu robią tego typu drogi? Śliskie, hałasujące, niewygodne. A zrobię ci kostkę. Nie wiem. Skręć w lewo. Okej, ale podobny czas jest też, jak pojedziemy prosto. A prosto, coś mi się wydaje, że jest centrum Ciechanowa. Więc pojadę prosto. Tak. Coraz bliżej celu. 1,7 km. No i wreszcie koniec tej kostki. Nie lubię kostek, kocich łbów i Bóg wie czego tam jeszcze. Ale no niestety,
narobią tego czasami i nic na to nie poradzisz. O, jakiś fajny mostek na Płońsk. Kierunek na Płońsk. Mam zielone światło. Mam nadzieję, że ci piesi to nie chcą wejść na przejście. Nie chcą. Według nowych przepisów trzeba na nich uważać. W tej chwili pieszy. To jest święta krowa na drodze. Za 200 metrów skręć łagodnie w lewo. Most 3 maja. No proszę, Łydynia. Łydynia, rzeka Łydynia, most 3 maja. No i tak to wygląda. Po lewej park. Po prawej bank spółdzielczy w Płońsku. Jakiś kościół, to kościół. Skręć łagodnie w lewo. Kościół. Następnie jedź dalej prosto. Myślałem, że to zamek jakiś. Kościół jest. O, to chyba drugi kościół. Skręć w lewo. Dobrze, skręcę w lewo. 200 metrów. 700 metrów do punktu. Mam nadzieję, że dobrze w GPS-a wpisałem. Jedź dalej prosto. Następnie punkt. Skręć w lewo. Już skręcam. Proszę bardzo. Niestety muszę tak wykombinować, żeby go ominąć. Gdzieś tu w lewo. Skręć w lewo. Państwa. Aha, dobra. Tutaj w lewo. No chyba jestem w centrum Ciechanowa, tak mi się wydaje. Za 200 metrów skręć łagodnie w prawo. Dobrze, skręcę łagodnie w prawo. Łagodnie w prawo. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. No ja mam nadzieję, że to już będzie miejsce docelowe. Jest. Gdzie jestem? Aha, już wiem, gdzie jest. Już chyba wiem. Albo i nie wiem. Aha. Jesteś na miejscu. Aha, dobra. Nie jestem co prawda na miejscu, ale jestem już blisko miejsca. Dobra. Teraz to jestem na miejscu. Miejsce jest po prawej. Tak, to jest tutaj po prawej. I wypad z Ciechanowa. Robota zrobiona, maszyna uruchomiona. I teraz mijam po lewej stronie stację BP. Dla mnie to symbol Ciechanowa, właśnie ta stacja BP. Chrzczewo, Ciechanów, tablica była, Chrzczewo, no i lecę, kierunek Elbląg, na S7 i do domu. Od razu widać, że siódemka blisko, bo moja ulubiona antena się pojawiła na horyzoncie. Nie zwróciłem uwagi, ale oni jednak tam dobudowali coś u góry. Kiedyś tego nie było. Nie wiem, kiedy to się pojawiło. Widzę, że chyba mocno komercyjnie jest wykorzystywany ten budynek. Do siódemki zostało jakiś kilometr. No niesamowite, ile tam anten nawalili. Ciekawe. Ciekawe, czy tam ludzie mieszkają na dole. Za 500 metrów na rondzie czwarty zjazd. Dobra, nie ma sprawy, czwarty zjazd. Zawsze mnie zastanawia, czy tu ludzie mieszkają. Tak wygląda, jakby były jakieś pomieszczenia, ale chyba to nie jest zamieszkane. No, tu obok tak. O, nawet jakiś jacht jest. No i moje ulubione ronda. Tylko tym razem z drugiej strony. Kierunek Gdańsk. Gdańsk, S7, E77. No i jazda. Ciekawe, kiedy ta budowa tu się wreszcie skończy, bo tu budują i wybudować nie mogą. No i jestem na siódemce. Jeszcze nie S, bo widziałem, że było przekreślone. Ograniczenie do 80 km na godzinę. Trzeba na to uważać, bo raz dostałem za to mandat. 10 punktów, tak, 10 punktów i 200 zł koło Otwocka mnie na tym złapali. Też była taka piękna droga, nowo otwarta.
no to sobie pojadę 120, no bo przecież można. No ale okazało się, że było tam ograniczenie do 80. Samochód policyjny stał na poboczu, na światłach awaryjnych. Taki jakiś chyba Opelek to był, coś w tym stylu, mało takie rozgarnięte. Taki wyglądał bardziej na samochód rodzinny, chyba nawet kombi. No i poderwał się do lotu. Dogonił mnie i mandat. I 210 punktów. Tu jeszcze jakiś kawałek zwężenia. No już pewnie niedługo zrobią. Za 800 metrów zwężenie. Nie rozpędzam się. Nie chcę dostać żadnych mandatów, żadnych punktów. Mam w tej chwili 0 punktów. Zero mandatów i tak ma zostać. Za 800 metrów skręć w prawo na rozwidleniu. Dobra, wchodzę w to. Damy radę. Skończy się chyba ten odcinek drogi w remoncie, a właściwie w budowie. Nie? Zwężenie będzie. Zwężenie i to dosyć. Skręć w prawo na rozwidleniu. Zwężenie i to dosyć mocne. Trzeba wyhamować. No ale jak to zrobił, to będzie piękna droga. Będzie się leciało jak szczała na Gdański, na Warszawę. No i rozpadało się, chociaż właściwie to chyba jest grat, a nie śnieg. 5 stopni Celsjusza na cyferblacie, a tutaj mam wrażenie, nie, to chyba jednak jest deszcz. Więc ze śniegiem? Nie, to takie duże krople. Takie duże krople. Woda wyklarowała. Ciechanowie było ładnie? Nie, no to jest deszcz ze śniegiem. Jasne, że tak. 5 stopni, deszcz ze śniegiem. Inne rzeczy się dzieją na tym świecie. Deszcz ze śniegiem, no jak Tordę strzeli. No to jestem trochę zaskoczony. Kiedy wreszcie przyjdzie ta wiosna, bo ciągle tylko zima i zima. Się trochę znudziło. No i jestem już na dwupasmówce. Skończyły się roboty drogowe. Śnieg z deszczem dalej pada. I kierunek Gdańsk. O, przestało padać. No, znowu zaczęło padać. No i w Elblągu, koniec trasy na Ciechanów. Przybijam się w tej chwili przez korek na ulicy Bema. No zobaczymy, co będzie jutro. Jutro jest Kalisz. Może być ciekawsze.